Witam Państwa serdecznie, ponownie. Ci, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, w którym opowiadałem o nowym zakupie gitarowym, zapraszam serdecznie. Dziś z nieco innej beczki, mniej gitarowo, bardziej wokalnie. Otóż zaczynam przygotowania do prób z zespołem Truizm. Mamy już wszystko opięte, omikrofonowane, mamy porobione odsłuchy, więc pora zrobić hałas, pora również wydrzeć japę. Wydarcie japy wiąże się z tym, że trzeba to sobie wtłuc do głowy. Część z Was pewnie wie, że jestem naturszczykiem, jeśli chodzi o wokal. Zarówno śpiewanie, jak i śpiewanie, jednoczesne granie były dla mnie nowością i musiałem sobie w jakiś sposób opracować workflow i wymyślać sobie patenty na to, jak to ze sobą pogodzić. Nie było łatwo, otóż jestem z natury osobą, która chorobliwie cierpi na overthinking i za dużo myślę. A taka synchronizacja gry na gitarze i śpiewania wymaga tego, żeby ten umysł wyłączyć, co nie zawsze przychodzi mi łatwo. W związku z tym opracowałem sobie kilka metod, które mi w tym pomagają, a raczej pomagają mi w tym, by wtłoczyć sobie w głowę. Zaraz Ozzy będzie robił hałas oczywiście, bo stoją tutaj jakieś papiery. A on jest straszną gwiazdą i musi być, w każdym odcinku musi być. Gadałem z nim, mówił, że nie wyobrażę sobie tej produkcji bez niego. Także spodziewajcie się. No, w każdym razie musiałem wymyślić sobie jakiś patent, żeby to sobie wtłoczyć w głowę. No i będę sobie właśnie wtłukiwał i chciałbym Wam o tym opowiedzieć. Z pewnością są inne jakieś pomysły na to, są inne sposoby, bardzo chętnie je poznam. Jeśli ktoś ma inny sposób, który jest porównywalnie produktywny, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Bardzo chętnie przyjmę rady, ponieważ wciąż jestem na początku tej drogi tak naprawdę. Dopiero teraz tak z Truizmem na poważnie się za to zabieram, no bo będę tam głównym wokalistą, także tak naprawdę będę musiał sobie wgrać w mój egzoszkielet całkiem sporo tej treści. Z Acidami było trochę inaczej, ponieważ z reguły to były 2-3 utwory w setliście, także na pewno mniej. Tutaj jest to wyzwanie, będzie kosztowało dużo pracy, także bardzo chętnie poznam inne sposoby i bardzo chętnie podzielę się swoimi. Zacznijmy od rzeczy przydatnych. Przede wszystkim przyda się jakaś gitara, przyda się tekst, gdzieś tam był, w większości znam na pamięć, także raczej nie muszę go tutaj mieć pod ręką. Jakiś pomysł na flow, oczywiście, są gitarzyści i wokaliści, którzy obczajają sobie flow z gitarą w ręku. Ja robię tak, że układam sobie linię i to, jak ten wokal będzie przebiegał bez gitary. No i potem trzeba to jakoś pogodzić. Bardzo przydatny będzie program typu DAW, czyli program służący do rejestrowania, miksowania i wszelkiej maści produkcji muzycznej. Ja osobiście używam programu Logic Pro X. Jeśli poszukujecie czegoś innego, gorąco polecam program Reaper. Ciekawostka jest taka, że to jest program freeware'owy. Możecie go mieć za darmo. Jest w pełni profesjonalny. Cała masa realizatorów z niego korzysta. Między innymi jak jeszcze z temu Jacek Miłaszewski porzucił, nie pamiętam co on tam używał, Pro Toolsa chyba, porzucił dla Reapera. Co ciekawe, mimo tego, że freeware'owy, to jest to jeden z najstabilniejszych, jeśli nie najstabilniejszy program typu DAW. Często można spotkać u realizatorów, którzy nagrywają live'y, można spotkać Reapera, ponieważ wysypuje się rzadziej od pozostałych.
Więc jeśli nie macie DAWa, śmiało, do wszystkiego, do gry na gitarze, do pisania muzy, rapsów, ściągajcie Reapera, bo to jest naprawdę super rzecz. Jak już będziecie mieli DAWa, warto zapoznać się z tematem MIDI, z pisaniem sobie różnych rzeczy w MIDI. Postaram się zrobić o tym osobny odcinek. Jest to rzecz, która kompletnie zrewolucjonizowała moją pracę, bo począwszy od pisania jakiegoś szkieletu bębnów, poprzez robienie sobie podkładów pod gitary, by pilnować stroju, co w skali gibsonowskiej jest dosyć Ozzy włazi właśnie na torbę papierową. Także mamy sound effectsy. No. W każdym razie pisanie bębnów, pisanie sobie pilotów tak zwanych pod gitary, pisanie sampli, ale również tworzenie linii wokalnych. Więc bardzo zachęcam Was do tego, żeby zaznajomić się z pisaniem muzyki w MIDI. Ja robię to w taki sposób, że gdy mam już napisany utwór, napisany tekst, jakąś tam linię w głowie, Ozzy, to siadam i przepisuję to w MIDI. Robię sobie pilota gitarowego, ponieważ przesterowana gitara bardzo często, w przesterowanej gitarze bardzo często te nutki są zakamuflowane i nie słychać, czy coś stroi, czy nie stroi. Oczywiście jeśli chodzi o wokale typu fry scream czy coś, to nie ma to większego znaczenia tak naprawdę, ale ja należę do wokalistów, którzy pracują za pomocą tak zwanych false chordów, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, fałszywe struny głosowe, nie wiem, niech ktoś podpowie, nie wiem. Czyli to są wokale a la Rob Flynn, James Hetfield, Phil Anselmo, czyli przester, ale gdzieś tam jest zawsze melodia. Także muszę tutaj mieć linię, muszę mieć jakiś pomysł na to i ta linia musi się zgadzać z podkładem, także warto zrobić sobie pilota w MIDI i do tego sobie układam sobie linię, również w MIDI. Co istotne, używam tego samego instrumentu MIDI, ponieważ jeśli one różnią się brzmieniowo, to wciąż jest ryzyko, że i jak coś nie za bardzo jest tonacji, nie za dobrze brzmi, to gdzieś tam będzie zakamuflowane. A w momencie, w którym macie dwa takie same instrumenty MIDI, to te różnice są bardziej słyszalne i łatwiej jest sobie to wszystko powyłapywać. Jeśli chodzi o rodzaj instrumentu, można użyć różnych, klasyczne jest pianino czy tam fortepian, ale ja wolę klawesyn z prostej przyczyny, że klawesyn jest bardziej metaliczny, ma więcej takiej prezencji i przez to jest bardziej słyszalny. To się przydaje przy nagrywaniu wokali. Ja nagrywam również z tymi pilotami wokale. Po prostu bardzo często się zdarza, że nawet nie mam podkładu muzycznego. Tylko po prostu mam samego pilota, żeby jak najbardziej, jak najwierniej pilnować się tej linii. I tutaj ten atak cyfrowego, sztucznego klawesynu jest przydatny. Także warto to sobie rozkminić. Oprócz metod zdigitalizowanych, oczywiście jak najbardziej siedzenie na kanapie. Wtedy można sobie w swoim własnym tempie próbować, ale no, najlepiej to działa, kiedy łączymy ze sobą dwie metody. Metodę tą taką pracy z komputerem, no i metodę na kanapie. Jeśli chodzi jeszcze o metodę pracy z komputerem, warto jest by nadmienić to, że programy typu DAW udostępniają możliwość tego, żeby zwalniać sobie nagranie. To jest mega kluczowe i zapętlać. Generalnie to są dwie najważniejsze rzeczy, które potrafi Ci dać program typu DAW w kontekście wtłukiwania sobie do głowy wokali.
Także naprawdę warto z tego skorzystać. Logic ma niesamowicie wygodne te funkcje. Ma funkcję VariSpeed, która właśnie służy do, zwalniania. I używam tego bardzo często, ucząc się materiału, łapiąc pewne numery ze słuchu. Jest to doskonałe rozwiązanie, które naprawdę pomaga zajebiście w robocie. I przede wszystkim plusem tego VariSpeed jest to, że wymusza to na tobie to, żeby robić pewne rzeczy wolniej. Bo zanim coś opanujesz, nieważne czy to jest, czy chodzi o wokale, czy grę na gitarze, mamy tendencję do tego, żeby jak już coś wstępnie opanujemy, żeby przyspieszać i żeby grać szybciej. Ale potem się okazuje, że nie do końca to opracowaliśmy. I ten pośpiech tak naprawdę sprawia, że tracimy dwa razy więcej czasu, bo potem trzeba do tego wracać i uczyć się tak naprawdę wielu rzeczy na nowo. Robota przy kompie bez kawy jest kompletnie bez sensu. Także jest kawka, cieplutka. Ozzy dalej siedzi na torbie i patrzy się i się zastanawia, co ja tam odpierdalam. Zabierzemy się teraz w podróż wewnątrz mojego komputera, gdzie pokażę wam przykładową sesję z przygotowanymi rzeczami do opracowania wokali, a potem weźmiemy się za opracowywanie. OK. Witam serdecznie we wnętrzu mojego komputera. Mamy odpaloną sesję utworu The Beaten Heart zespołu Truizm. W oddali szum fal imitowany przez mojego kota próbującego dostać się do papierowej torby. I tak, co my mamy tutaj? Mamy tutaj kilka tracków. Z reguły robię sobie tak, że nie wrzucam tylko po prostu utworu wstępnie zmiksowanego. Lubię mieć wszystko na osobnych śladach i tak to tutaj wygląda też. W razie gdyby Alzheimer się odezwał, gdyby się okazało, że którąś gitarę tam nie wiem jak zagrać, łatwiej sobie wyłowić z osobnych śladów. Ale oprócz tego mam tutaj taki rough mix. Poniżej są te ślady właśnie. No i na dole są cztery traki MIDI. Jak widać, za wiele tych wokali nie ma tutaj, ale numer ma taki charakter dosyć oszczędny. Mamy tutaj te cztery traki, o nich za chwilę. Posłuchajmy sobie nagrania. Macie okazję posłuchać jednego z riffów z nadchodzącej płyty Truizm przedpremierowo. Będzie to utwór zamykający płytę. Zastanawiamy się wciąż nad tytułem. Jest to jeden z dwóch kandydatów do tytułu płyty The Beaten Heart, ale nie bijące serce, lecz pobite. Bo z pobitego serca się wziął ten zespół i o tym będzie ta piosenka. Posłuchajcie. O, nieźle, co? Najgłośniejsze były sampelki. Właśnie, co to w ogóle za pitu-pitu? No to tutaj sobie troszkę przybliżymy. Zobaczmy, co to za różowe cosie. Więc tak, to są trzy traki wokalne. Pierwszy to jest główny ślad, a dwa pozostałe to są dodatkowe głosy, jakieś harmonie i tak dalej. Posłuchajmy sobie, jak
Jak brzmi to same? Same. Taka jest melodia, a posłuchajmy sobie z głosami. Tak to wygląda i to są, odpalimy sobie taki jeden traczek, to są po prostu nutki MIDI. Jeśli mieliście kiedykolwiek styczność z tym, to na pewno to kojarzycie. Tak jak wspomniałem, klawesyn, jaki zaraz to mogę Wam powiedzieć użytkownikom Logica, to jest Classic D6 Vintage Clav. Jest taki metaliczny, naprawdę mega się przydaje przy odsłuchu. Co jest jeszcze istotne tutaj? Porozsuwałem sobie trochę te nutki, troszkę poucinałem im ogonki, bo zaraz Wam coś pokażę. W kontekście robienia sobie takich tracków do odsłuchu, jeśli mamy to połączone, odpalmy. Oj, momencik, bo nie do końca zaznaczyłem. Jest atak, ale w momencie, w którym zależy nam, żeby go było więcej, to jak zrobimy taką szparkę tutaj, chwila ciszy sprawi, że do naszych uszu łatwiej dotrze ta kolejna nadchodząca nuta. Są to wartości śladowe, ale naprawdę z mojego doświadczenia przy nagrywaniu wokali jest to dosyć istotne. Mamy tutaj jeszcze jeden traczek o nazwie podkład. W tym traczku mamy sobie to, co mówiłem wcześniej, czyli pilota gitarowego, czyli riff napisany w MIDI. Coś takiego, co nie? I to nam pozwala właśnie najlepszy znany mi sposób monitorować tą linię wokalną. Posłuchajmy sobie tego podkładu plus podstawowej linii wokalnej. Tak to wygląda. Wygląda na to, że wszystko w miarę żre. Posłuchajmy sobie z dodatkowymi głosami. Tak to wygląda. I to są moje traki pomocnicze zarówno do ogrywania materiału w domu, jak i też do nagrywania. Oczywiście pilota gitarowego wtedy nie potrzebuję, ale te piloty wokalne jak najbardziej są tutaj przydatne. Na wstępie powinienem w ogóle powiedzieć o najistotniejszej rzeczy, jeśli chodzi o taki rodzaj pracy. Niestety zapomniałem, ale no wrócimy do tego teraz. Otóż by to wszystko miało ręce i nogi, by się nie zakałapućkać kompletnie w tym, musimy mieć siatkę, musimy mieć wszystko, wiesz, jeśli masz w tempie danym utwór, no to musisz mieć cały projekt w taki sposób, bo MIDI, jak tutaj sobie odpalimy, no tutaj też jest siatka. I układanie tego
ręcznie, to jest masochizm i nigdy w życiu w ogóle do czegoś takiego się nie posunął. Także trak musi mieć tempo, ten akurat ma tempo 170. Jest tempo takie przez cały utwór. Ale jeśli macie utwory jakieś, które mają różne tempa, to wystarczy do Logica, nie wiem jak w innych programach, wystarczy zaimportować taki plik WAV. W pliku WAV jest zapisana informacja na temat tempa. Także jak zaimportujecie sobie taki track, to zaimportuje się on razem z tempem i jest to niesamowicie wygodne również przy zapętlaniu. A zapętlanie jest tutaj kluczowe. W momencie, kiedy nie mamy kontroli nad tempem, no to wypadamy z groove'u. A jak wypadamy z groove'u, to utrudniamy sobie pracę. Pokażę Wam tutaj, jak sobie zapętlam. Na górze jest taki paseczek w Logiku. Klawisz C go włącza, wyłącza. No i to jest zapętlanie. Zapętlmy sobie jeden obieg riffu. I zobaczmy, co się dzieje. To nam pozwala to, żeby pozostać w tym groove'ie. Jeśli mamy zgodność czasu, to po prostu nie ma żadnego czknięcia, nie ma poszukiwania tego groove'u. To również się tyczy nagrywania gitar i tak dalej, ogrywania. To jest mega istotne. Jeśli macie możliwość odpalenia projektu i ustalenia sobie tempa, to tylko i wyłącznie sobie pomagacie. To jest też pomocne w kontekście rozciągania tracka. Tutaj na górze w Logiku jest takie sobie okieneczko. Ono się zwie Custom. Są różne tutaj rodzaje, ale to, co nas interesuje, jest tutaj w opcji Custom, czyli wchodzimy w Custom. No i jeśli chcemy sobie skustomizować Custom, no to mamy coś takiego Customize Control Bar and Display. Wchodzimy sobie tutaj i są różne bardzo przydatne narzędzia. Jest tutaj między innymi coś takiego, co nazywa się VariSpeed. A VariSpeed nie jest niczym innym, jak tylko pluginem służącym do rozciągania bądź też przyspieszania sobie podkładu. Zobaczmy, tutaj opcja VariSpeed wyświetla się właśnie w tym okienku i możemy sobie tutaj wpisać dowolną wartość procentową. Możemy na przykład sobie przyspieszyć, damy 200%, posłuchamy utworu Truizm w wersji Ultra Brutal Death Metal / Dragon Force. O, 200 nie można, no to 100, dobra. No całkiem brzmi jak Dragon Force. Dobra, ale dajmy na to minus 20%. I co się dzieje teraz? Nie brzmi to najładniej, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, żeby sobie ułatwić pewną pracę, także te artefakty, które się tam pojawiają, musimy się z nimi pogodzić po to, żeby ułatwić sobie pracę nad przygotowaniem tych wokali. Ja z reguły operuję właśnie mniej więcej minus 20%. W trudniejszych momentach zaczynam nawet od minus 40. Wpiszmy minus 40 i zobaczmy, co się będzie działo. Bardzo stonerowo się zrobiło. Ale co się dzieje w tym momencie z naszymi instrumentami MIDI? O tyle te zdobycze technologii są przyjazne, że MIDI działa właśnie w oparciu o siatkę i o tempo. Także jeśli zwolnimy sobie tego głównego tracka, to zwalniamy sobie też nuty MIDI. Posłuchajmy sobie podkładu razem z linią wokalną. Wszystko się zgadza. Także jest to niesamowicie wygodne. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Chętnie bym Wam jeszcze coś poopowiadał. No ale tak to wygląda. Być może jak siądę do samej nauki utworu i Wam pokażę, to coś tam jeszcze się
coś tam jeszcze się ujawni, ale na chwilę obecną to tyle. Także chwytam za gitarę i zabieramy się za robotę. Pipiripipi. O Jezu, sorry, muszę się wyłączyć ze świata, bo normalnie nie ma życia. Jest gitara, tekstu brak. Pokyny wieś, pysz. Sorry, ale mam. Dziewięćdziesiąt pięć procent mes tego nie ma. O, wreszcie też. No, dobra, mamy riff leci tak. Będziemy sobie powoli tam się z tym męczyć. Na początku będzie droga przez mękę, krew z odbytu i tak dalej, jak to zwykle. No ale cóż, no samo się nie zrobi, co nie? Także lećmy. Zróbmy sobie pętelkę. Przyznam się, że już tam coś zacząłem, ale zobaczymy, zaraz się sprawdzę sam siebie przed wami. Proste. Zobaczmy sobie z większym lupem. Tu się zaczną jaja. Zadręczę, bo to jest straszne po prostu. I co? Lecę sobie tak, no, jeśli jest jakiś problem z, jeśli jest jakiś problem z newralgiczne miejsce i tak dalej, to zapętlam sobie w tym miejscu. I kroczek po kroczku sobie tam stąpam w stronę słońca. Na razie nie pilnuję się zbyt mocno linii samej melodii. Istotne jest tutaj to, żeby złapać najpierw rytmikę. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych wokalistów, gitarzystów. U mnie to wygląda tak, że to prawa ręka stoi na drodze wokali. To, co robi lewa ręka, jest drugorzędne, ale prawa ręka jest bardziej rytmiczna naturalnie. I ona bardzo często właśnie musi jakoś się z tymi wokalami pogodzić. Także nawet bardzo często się zdarza, że próbując gdzieś tam na kanapie ćwiczyć, to nawet lewą ręką nic nie robię, tylko próbuję sobie złapać podział rytmiczny, bo on tak naprawdę stoi na drodze i jego trzeba wygłaskać tak, żeby potem działy się te rzeczy same. Na szczęście druga część jest dosyć podobna. Zobaczymy, jak pójdzie. Skwasiłem to tam jeszcze raz. Dobra, wystarczy. Oczywiście będę musiał to zrobić 60 tysięcy dwa
razy więcej, żeby to sobie skręcować. Ale tak to działa. Posiadanie tego pilota MIDI tutaj pozwala na to, żeby mieć taki trigger, taki bodziec, który podpowiada ci, w którym momencie ten wokal ma się odezwać. Naturalnie, oczywiście, przydatny jest klik. Tu akurat w tym wypadku z klika nie korzystałem, ale na pewno się przydaje. I to, o czym mówiłem wcześniej, żeby zostać w groove, musi być pętla. Co jest jeszcze przydatne? Kiedy masz problem z tym, żeby się wbić, graj sobie na zmianę. Graj sobie najpierw sam riff, a potem wchodź. Niezależnie jaki loop sobie tam masz, staraj się grać na zmianę. Wtedy na chwilę wyłączasz mózg z tego... Nie wiem, jak to się dzieje, wyłączyłem Wi-Fi, a wciąż mi ktoś truje dupę. No. Na chwilę mózg wyłącza się z tej opcji wokalista-gitarzysta i skupia się na pamięci mięśniowej samego riffu. I to pomaga. To pomaga. Nie muszę wspominać tutaj o tym, że no, trzeba znać swoje riffy. No. Trzeba mieć to ograne. Trzeba mieć to ograne, bo jeśli nie masz skręcowanego riffu, to nie będzie z tego ani riff, ani wokal. Także poświęć czas na to, żeby to zrobić, żeby to ograć, żeby mieć to w małym paluszku i wtedy dopiero bierz się za wokale, bo to stworzy pewne problemy. Szczególnie, że na przykład będziesz zapętlmy sobie dajmy na to tutaj taki kawałek. I w takim momencie, jeśli chcesz sobie takiego loopa ograć, to musisz się nauczyć tego loopa grać na gitarze, co nie? Zobaczmy, jak to leci. Także poświęć, jeśli robisz na mniejszych loopach, poświęć chwilę, żeby nauczyć się tego loopa grać na gitarze. Dopiero potem bierz się za wokale. Cóż, no trochę tego jest. Ja już sobie pozwolę nie marnować waszego czasu i resztę pracy wykonam sam. Mam nadzieję, że będzie owocnie. Pozytywnym aspektem jest to, że nawet jeśli rozpoczynacie taką pracę, jeśli rozpoczynacie dopiero śpiewać i grać, to jest umiejętność, która się rozwija i pewne rzeczy potem można załapać sobie łatwiej. Mam nadzieję, że moja wymyślona jakaś tam metoda w jakiś tam sposób wam pomoże. Mam też nadzieję, że macie swoje metody i że się nimi podzielicie. Fajnie by było się dzielić takimi informacjami, bo w tym momencie pchamy nie tylko siebie do przodu, ale też kogoś innego i takie też jest moje założenie tak naprawdę, żeby dzieląc się tym, co robię, pomagać komuś i jednocześnie uczyć się tego sam, bo to też wymusza na mnie to, żeby się przyłożyć, żeby dawać dobry przykład. Także zachęcam do tego, jesteśmy wspólnotą, trzeba sobie pomagać, szczególnie teraz. Także gorąco zachęcam was. Zachęcam was również do interakcji. Wszystko raczkuję, ale no, plan jest taki, żeby nie raczkowało, żeby się rozwijał. Także jeśli odczuwacie, że jest w tym coś wartościowego, to wiecie, co z tym robić. Nie będę powtarzał sloganów i regułek youtuberów, które wszyscy przewijają. Po prostu idźcie za głosem serca, jeśli uważacie to za wartościowe, to zróbcie z tym coś, będę ogromnie wdzięczny. Tymczasem ja wracam do roboty i maglowania i ściskania w imadle swojego mózgu. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.